Hej, siemano, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy trzecią erę Total War. Wróciłem z zapasem sił. Dajcie chwilę. O, tak powinno być ciekawiej, lepiej. No, niech będzie tak. Jak pamiętacie, podbiliśmy Ciri Tungol. Tutaj właśnie zasiadamy. Jaka jest kulturka? Zerowa, no nie dziwię się. I aktualnie nie mam armii. Nie mam armii, która by tutaj mi pilnowała tych rejonów. Dlatego jest nieciekawie. To oddziały idą na Ostihil. Mam zamiar go podbić moimi siłami Gondoru. Oni oczywiście tam pójdą, jak będą w stanie. Tutaj się bronimy ładnie, dzielnie. Ogólnie to wygląda ciekawie. Pozytywnie. Dawać mi tych z Dol Amroth. Zawsze wojska fajne. Dawać tutaj targowisko. Oni powinni handlować z Dol Amroth, a nie tutaj. W ogóle takie połączenie powinni fajne zarobić. Nie mogę zwołać krucjaty, szkoda. W ogóle kim ty jesteś? Buntownik w ogóle. Nie no, to jest zwykły tam od zwoływania tych świętych wojen, ale nie mogę ich zwołać aktualnie. Inwazji, o, inwazja. Tego słowa szukałem. Dobra, oni się tu uzupełniają, weźmy kolejną turę. Aktualnie Mordor jest spychany. I tak myślę, kiedy bym zaatakował Harad, wiecie? Bo Harad jest osłabiony, no. Mają tyle utraconych rejonów tam na wschodzie. Do tego Mordor przegrywa tą wojnę, ale chyba nie mam takich sił, aby podjąć walkę na dwóch frontach naraz. Gdyby Caer Andros, Minas Tirith i Osgiliath zapewniały jakiś dostęp do masowej rekrutacji wojsk, to bym tak zrobił. Wtedy bym walczył na dwóch frontach z Dol Amroth, Pelargiru i Fanu Illond. Prowadził wojska na Harad, to właśnie z tych rejonów, które aktualnie widzicie, bym prowadził kampanię przeciwko Mordorowi. Kto tam idzie? Harad. Harad, ej, Von. Dobra, będziemy musieli ich się pozbyć. W Minas Tirith mam jakieś wojska. Problemem jest brak generała, który jeszcze idzie. O. Tutaj im daje rozkaz na marsz. I Ostihil jest niebroniony. Wyśmijcie. Dlatego my wkroczymy do walki. Zajmiemy im to od razu. Nie będziemy tutaj się czaili. Mają generała tylko. Tutaj jakiś jeden oddział. Kogo nie wystawili? Miotaczy. Powinniście ich pokonać. I tak wielkie straty. Dobra, jedną turę. Mógłbym dosłać wam jakieś posiłki takiej postaci. Tutaj mam dodatkowy oddział, świetnie. Musimy zadbać o te rejony, bo nigdy nie wiadomo. Tutaj mam oddziały, które od razu wyślemy do wschodniego Osgiliath. Tutaj już Mordor odbudowuje siły. I to bardzo szybko. Nie podoba mi się to. Znowu to robią. Come on. Gdzie mogę rekrutować? Tam będę rekrutował. Tutaj nie mogę. Tutaj mogę. Specjalne jednostki z Minas Ithil. Tylko tutaj je można rekrutować. Fajnie. Tylko trochę to zajmie, ale naprawdę świetni. Bardzo dobry oddział. Tutaj Mordor gromadzi siły. Podejmujemy jakieś kroki. Nie mogę tutaj nikogo rekrutować. Tutaj musimy się bronić.
zbudujcie biblioteki. Dalej zerowa kultura. Po wybudowaniu bibliotek powinniśmy dostać tam kilka oddziałów. Nie kilka oddziałów, tylko kultura powinna wzrastać z jakąś tam prędkością. Dobra, tutaj ładnie się bronimy. No, te flanki to nie muszę się martwić. Rohan mało działa na Mordor. Mało prowadzi kampanii jakichś wojennych z nimi. Powinni się bardziej przyłożyć do tego. Dawać jeden oddział. Tych 12 tutaj. Złote doświadczenie, ale nie mogę ich przetrenować, bo mam za mało. No muszę poczekać. Kogo? Najprędzej będę mógł tych. Oni są fajni, tych. Ci są lepsi. A, no dobra. Za niedługo będę mógł rekrutować kolejne wojska. Rozwalcie te oddziały. Świetnie. Podzielam wasz entuzjazm. Dobra. Tych mógłbym wycofać do Minas Tirith. O, fajna muzyka się odpaliła. Ci są nieciekawi. Durthang. Oblegajmy Durthang. Mamy tutaj nas gula do pokonania. Stąd mógłbym wyciągnąć armię i poprowadzić ich na te oddziały. Zostawmy tych bardziej niedobitych. I zbyt wiele sił. Bym musiał na nich poczekać ewentualnie, ale nie mogę atakować. Bo nie dam im rady po prostu. Dobra. Weźmy kolejną turę. Mój szpieg pokazuje drobne oddziały Mordoru. Chyba skupiałem się po prostu w ten głąb ich rejonów. Nie dziwię się. Oby Boromir tam i Faramir dali radę, bo jeśli mnie zaatakują połączone oddziały Mordoru, które chciałem zaatakować, ale zmieniłem zdanie, to będzie problem. Oczywiście najlepiej byłoby ich wybić od razu, nie? Ale zrobiłem save'a na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo. Gdzie moi kolegowie z Rohanu? Ja się pytam. Jakieś oddziały Mordoru? Świetnie. Jeszcze Góry Mgliste, Gundabad. Gundabad powinien zostać pokonany i Góry Mgliste. Chociaż, no nie wiadomo. Harad nie wiem gdzie poszedł, ale nie zaatakował żadnego z moich rejonów. Pewnie się wrócili albo coś. Dobra, kolejny generał się kiedyś tam urodzi, wyśmijcie. Edhelont te do handlu. Tutaj parę oddziałów. Teraz on tutaj będzie sprawował opiekę. Pełne zwycięstwo wynocha. Wyśmijcie. Wypilnujecie teraz tych rejonów. O rany. Okupuj. Zabuduj się tutaj. Wow. Harad się zmobilizował. Przydałaby mi się łódź. Dajcie mi tutaj łódkę. Będę łodzią ich transportował. Kogo wy tu macie? Trollman. Dobra, wyciągamy całe wojsko, idziemy na nich. Niezłe oddziały wystawia. Ale nie dają rady. Dobra. Powrót. Nie mogę rekrutować tutaj. Mogę ten oddział wyśmiecie i tutaj jeden. Dobra. Utraciłem Most Hill. No nie ma szans, że nie. Kurna, no żeście.
stanęli w tym miejscu, serio. To są śmieci i więcej śmieci. Ale nie atakujemy. Droga zablokowana, on tutaj pilnuje. Nigdzie nie mogę rekrutować. Nigdzie. Tych bym chciał odzyskać. Wyśmienici. Prawie statystyki mają tych tutaj oddziałów. Dobra, no zasejwujemy, weźmiemy kolejną turę. Nie widzę innego wyjścia. Tak, zostawcie oblężenie. Pokonajcie tych. Tylko nigdy nie wiadomo, dlatego zasejwuję. Wyśmijcie. Bym mógł nawet odciążyć tutaj, o. Ciekawe. Tutaj mam drobny oddział katapult troli. Taki wynik mi pasuje, no chyba tak. Dobra, moglibyście ich poblegać. Wy moglibyście zrobić jakiś powrót kontrolowany. I oczywiście oni do Minas Tirith. Weźmy kolejną turę. Dobra, jakoś się pozbyliśmy tych kolejnych spamów armii Mordoru. Coraz bardziej ich spychamy, wiecie? Tylko no nie wiem, jak to wyjdzie ogólnie. Już mało tych sił mi zostało, będę musiał chyba zrobić odwrót. Za niedługo. Bo pewnie Mordor wleci jakimiś armiami, nie wiem skąd. I nie wleciał zbytnio spamem armii, ciekawe. Zwykle to oni, wiecie, no, pojawiają się znikąd, atakują i dostaję w dupę. I harat. No, tak jak sądziłem, Ostihil. Bronimy się oczywiście, no nie będę tutaj podejmował jakichś działań wielkich. Mogłem nie naprawiać tych budynków nawet. Tak, wiem. Dobra, najlepiej rozwinięci. Ładny dochód. Mogę tych przetrenować. Braki armii. Wow. Wow. Fajne wojska. Ale nie stać mnie, niestety. Kopalnie nie opłacają mi się. To by było fajne, ale nie. Jednak nie. Nie zdecyduję się na to. Tutaj nikogo nie mogę rekrutować. Henetanuin także. Ale to jest biedny rejon. Dobra, tutaj katapulta troli. Tutaj są oblegani. Nie. Miałem się tu zostawić. A, dobra. Oblegamy 6 tur. Durthang się zmobilizował. Będę musiał wysyłać jakieś siły. To nie mam skąd ich wysyłać. On tutaj musi pilnować. No to się porobiło. Karast. Nie. Nie mogę. Fanuilland nie mogę. Linkir nie mogę. Z Dolamrod wyślemy armię. Doślemy im albo konnych, albo tych. Dajcie konnych. Konni lepiej się sprawują w walce. Trochę niedopłynięcie zajmie, ale będziemy mieli posiłki za niedługo. Właśnie tutaj, do walki z nimi. Kurde, skąd on wyciąga tę armię? Bardzo ładnie, odciąć im, odciąć im dostęp posiłków. I oczywiście powrót. Tutaj farmy i jeden oddział.
Rozbudowane farmy? Nie, ja bym chciał zwykłe. Zwykłe farmy będziemy budować na tych rejonach. Są ulepszone. I chyba tylko tutaj został. No. Mamy pobudowane jako tako farmy. Nie wybronimy tego, no nie ma szans. Wow. Śmieci. Wiele śmieci, ale także mają tych swoich konnych, niezłych. Korsarzy, to jest dobry oddział. Dobra, szykujemy się na posiłki. Za niedługo powinienem dostać. Ewentualnie z fanu Illont jeszcze bym dosłał jednostki. Ale nie wiem. Chyba tak, weźmiemy z fanu Illont i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Faramir i Boromir aktualnie ładnie się sprawowali w tej całej kampanii wojennej, którą poprowadzili. Ale będą musieli niedługo zrobić jakiś odwrót kontrolowany, żeby ich nie zabito. I atakują. O, z Durthang wyciągnęli jednostki. Kolejne katapulty troli. To jest nieciekawe. Ale udało nam się ich pokonać. Ku mojemu zdziwieniu. Pokonaliśmy. O, z Durthang. No tutaj już im nie damy rady. Kogo wysyłacie? Śmieci. Znowu śmieci. Mam piknierów, Boromira, Faramira. Tutaj. Nie mogę sprawdzić. Śmieci, śmieci. Może nam się uda. O rany. I atakujemy ich z zasadzki. Ciekawe. Wow. Całkowita porażka? No niezbyt. No chyba nie. Wczytajmy grę. Chciałbym ich ubić. Oni tylko tutaj będą mnie denerwować. Kogo wystawiacie? No śmieci. Powinniśmy ich pokonać, no. To była piękna bitwa. I w ogóle jak ich rozwaliliśmy na ich ziemiach. Ciekawe. Chyba ja sobie lepiej radzę na ich rejonach niż oni sami. Do tego dostaliśmy bardzo... kurde, zgubiłem słowo. Dostaliśmy naprawdę niezłą szansę na pokonanie Mordoru. Dobra, gdzie oni są? Oni są tutaj. Muszę cię podchodzić, generał tutaj. Gwardia Morannon. Tych nie będziemy chcieli atakować na pewno. Ty weź tam pojedź. No a wy podchodzicie do nich, tak? Wyśmijcie. Oni chyba będą chcieli na większe pole wyjść do walki. Tak. Tak właśnie zrobią. Do tego pada, dlatego będą mieli debuffy dla swoich miotaczy. Dobra, najpierw pikinierów wysyłamy do walki. Teraz tych i tych. Mój generał tam. Na pełne jedziesz. A, proszę, artyleria. Niespodzianka. Ciężka piechota. Dobra, do tyłu. Ale obrywacie. A, bo to nie moi pikinierzy. Cięższe jednostki pikinierów tutaj tak obrywają. Dobra, ty na tych wiecie.
Tutaj o połowę stracili swoje jednostki. Teraz my im wjedziemy tutaj w tych. O, uciekają w głąb. Chyba właśnie chcieli tak jakiś odwrót zrobić przede mną. Są spychani, atakowani z dwóch frontów. Moi pikinierzy ich tutaj wybijają do tego konica generała. Dlatego tak ich ładnie bijemy. Dobra, tutaj jeszcze mają oddziały. Dobra, do tyłu. Zaraz kolejny atak przepuścimy na nich. Albo nie, do tyłu i zaatakujecie tych. Dobra, oni tutaj nas atakują od flanek. Dobry plan, Mordoru. Tych wybiją bez problemu. Dlatego mają tych jako wsparcie. Ładnie. Ci mnie doganiają. Do tyłu. Wrogi generał ginie, wyśmienicie, no to po nich. No to po was, ziomy. Yeah, dostaniecie w pierdol. Przyjadę do was. Boom. No dobra, może nie tak szybko dostaniecie ten w pierdol, ale dostaniecie. Zaatakujcie artylerię. Się będziemy z nimi martwić. O nich martwić. Oddziały Mordoru uciekają. Zostali pokonani. Tak mi się wydaje. No właśnie. I uciekają. Bardzo ładnie. Pokonaliśmy ich. Dobra, na tych się rzucić. Gwardia Moranon jedynie nie ucieka. No to jest ich lepszy oddział. No i Ork Riders wrócili do walki. Dobra, ty tutaj powrót i na nich. Rozsypkę mają. No, i teraz uciekają na dobre. Dobra, nie gonić tamtych niedobitków, tylko tych tutaj. Wow. Ale muszą się przedzierać. Dawać ich. Teraz na tych. I na tych. Bardzo ładnie. Nie gonić ich. Moja jednostka pikinierów wyśmienicie się sprawuje na Mordor. Będę musiał pomyśleć nad ich większym rekrutowaniem przeciwko właśnie siłom Mordoru. Bo sprawują się wyśmienicie, no są nie do zabicia, jeśli się bijemy statycznie i oni mnie nie flankują, bo mam chronione skrzydła, no to wtedy oni są OP. Dobra, zabiliśmy ich armię. Wyśmienicie. Mordor dostał kolejny cios. Niedługo pewnie doślą armię. I to jest normalka. Na przykład na Minas Ithil, jak teraz. Okupować. Ork Camp. Zostali wybici. No i tutaj. Ale tym rejonem zajmiemy się dopiero w kolejnym odcinku, dlatego żegnam się z wami. W kolejnym odcinku będziemy dosyłać posiłki z Dol Amroth i Fanuilond. Będziemy wspomagać kampanię przeciwko Mordorowi na tych ziemiach. A w tym odcinku to było na tyle. Żegnam się z wami. Tutaj Wrona. Do zobaczenia. Hej.